11. Możesz wstawać. Ja już wstaję. Już 11? Musisz przejrzeć Instagrama teraz. I TikToka, i maile, i wszystko. I Messenger. Hej, witam was serdecznie na moim kanale w kolejnym odcinku. Nie, jak widzicie już po tytule. Po pierwsze, mnie się uśmiecha, ja się tak nie uśmiecham. Po drugie, siemaneczko kochani, a nie... Nie wiem co to mówiłeś nawet. Siemaneczko kochani i dziś znowu w trójkę, znowu w The Blaze House będzie dzień jako Paweł. Także właśnie staliśmy całkiem niedawno. Ja jak widzicie przed chwilą, bo jestem Pawłem. I dziś przez cały dzień będę Pawłem, ale Paweł musi mi prowadzić swoje życie, więc na pewno nie mogę być ubrany na biało. Chciałem powiedzieć to. Więc zaczynamy dzień, gdzie spędzę po prostu calutki dzień jako Paweł. Nie wiem, czy to jest możliwe, czy ja dam radę, ponieważ jak widzicie, ja mam dużo energii, zazwyczaj się uśmiecham i w ogóle... A Paweł jest taki, więc może zacznijmy... Jestem majestatyczny po prostu. Dobra, to wydaje mi się, że musimy zacząć dzień po prostu od wszystkiego. Od śniadania, od przebrania się, od stylu życia. Jeżeli pomysł na odcinek wam się podoba, to koniecznie zostawcie łapki w górę, subskrybujcie mój kanał, wbijajcie 10 tysięcy łapek w górę. No dobra, jak będzie 15 tysięcy, to Paweł nagrywa jak jest mną, a jeżeli będzie 20 tysięcy łapek w górę, to ja nagrywam dodatkowo jeszcze jak jestem Filipem przez cały dzień. Nie wiem. Nie. Więc pamiętajcie, 15 tysięcy łapek w górę, 20 tysięcy łapek w górę i lecimy z kolejnymi dwoma filmami. Wbijajcie jeszcze do Pawła na Instagram, ponieważ tam się też dużo dzieje i na kanał. I do mnie też wbijajcie na Instagrama, bo się dzieje bardzo dużo na Instastory. Dzieje się, oj tak. Się dzieje. No tam dobrze, na Instastory u mnie jest 50 kafelków dziennie. No, dobra, idziemy się przebierać. Zaczynamy od twojego outfitu, ponieważ koszulka jest tragiczna. Ja proponuję ci to. Dobra, no, czarna koszuleczka. Better. Spodnie? Spodnie zostają chyba, prawie identyczne jak twoje. Skarpetki też mogą być. Okej, okay. Dziękuję. Włosy. Włosy, co z włosami? No ja nie wiem, czy coś się z tym da teraz zrobić, więc trzeba je zmoczyć. Nie. Czy będę mieć czapkę? Tak. Wiecie, że wyglądam tragicznie w czapkach, nie? Zaczynamy od włosów. A muszę je moczyć, bo ja mam ten proszek taki. A to po co go już sypał? No bo ja tak nie wiem. Ja tego nie sypię, bo to nie pralka, tylko włosy. To co trochę zmoczę, dobra? Dobra. Jezu. Ja nie wiem, Paweł mi raz zrobił włosy na siebie i wyglądały całkiem spoko. Ale ja ci zrobię takie na boki chyba bardziej, bo... Przedziałek? Tak, i bo to będzie lepiej wyglądało pod czapką. Okej, okay, nie wiem, ja wyglądam tak licznie w czapkach, więc trochę się tego obawiam, ale cóż. Dam ci czapkę. Okej. Okay. Dam ci czapkę z House'a, ale też będę. O nie, takich czapek nie nosimy. No ja nie noszę, ale nie mam drugiej innej. Tylko Louis Vuitton. Vuitton. Vuitton! Dajcie Vuittona. Czekaj, pamiętaj, że ja mam uszy ostające, więc trzeba to jakoś tak, wiesz, schować je. Przecież to jest za małe. To ma być takie małe. Przecież to jest niewygodne, ja czuję się jakby mi czapka spadała właśnie z głowy. O Jezu, wyglądam jak ty! Prawie. W sensie, wow! Dostaniesz wisior, to jest tak jakbym cię pasował na rycerza. Czy ja już oficjalnie wyglądam jak ty? Nie no, to jeszcze dużo ci bardzo brakuje, ale... Dobra, teraz czas na perfum. Jeśli chcesz się czuć tak jak ja, to perfumy... A lubię osobę czarne. Niech mam negatywę, wchodzisz w to. Wchodzisz w tę białkę, o. A ładnie pachną. Nie wygląda źle. Dobra, to idziemy na dół robić śniadanie, tak? Oficjalnie. Tak. Śniadanie. You wish. Dobra, to co, na śniadanko tościki z dżemnikiem i czekoladą? Co z tym? Detox! Paweł ostatnio sobie zrobił detox i pije jakiś gówniany soczek. Wszyscy dzień. Nie, sorry. Ale to jest niedobre. To jest dobre, na śniadanie. Dobra, co mam zrobić? Bierzesz szklankę, gotujesz wodę. To na ciepło jest? Tak. Rano na ciepło, później na zimno. Później nic już nie piję takiego. No dobra, ale to jest jakby... Ale to jest jakby napój, więc ja się tym nie naję. Nie interesuje mnie to, najpierw to musisz wypić, znać to. Tak jakby nie ma tych. A to tak też będzie dobrze, spokojnie. A ty co we mnie się bawisz? Dobra. Z więcej męczenia się tu kalory spalam już przy samym tym. No właśnie. Tragedia. Musisz jeszcze walnąć w oka, bo tak za 3 razy się zawsze walnę rano. Wlewasz to krok numer 2. I dodajesz... Co to jest? To jest kurkuma. Starczy. Poleciało? No trochę tak. Dziesięć. O. Bierz słomkę i to sobie mieszasz. Ale musisz wziąć słomkę doktor style. Mam. O. I do tego dolewasz ciepłą wodę i to pijesz. Ciepło czy gotów gorąco? Ciepło. Do połowy szklanki. Enjoy your breakfast. A to jest gorąco, jak ja mam się tego napić. Powoli. Kwaśne, ostre, ale nie jest aż takie złe. Da się to wypić. W sensie nie jest taki super wow, ale da się to wypić. Teraz musisz usiąść na temanie i wypić to spokojnie, teraz pół godzinki. I w tym momencie zazwyczaj ja sobie siedzę, piję i patrzę jak ty sprzątasz albo Filip. To sprzątasz. Ale ja nie o, Filip, to ja to będę.
będę patrzeć. Patrz jak Filip zamiata. To jest takie, że pomagasz im mentalnie. Takie życie, to ja lubię. Nie muszę sprzątać, wszyscy inni to robią. Ja tylko obserwuję. To teraz. Teraz zazwyczaj idę się gdzieś schować, bo to jest ten moment, w którym wy krzyczycie, że trzeba coś robić. Więc idź, weź komputer albo telefon i udawaj, że coś robisz. Generalnie wszyscy siedzą na dole i zawsze tam szukamy pomysłów, więc uciekam na górę, bo Paweł tak właśnie robi. Więc jak nie ma Paweł na dole... Szukanie pomysłów, to szukam pomysłów. Bo... Tak, tak, ale w sensie, jak trzeba coś robić, to Paweł ucieka na górę, więc tak. Idę do pokoju Pawła. Tak. Możesz się chować na łóżku, odpocząć. Najgorsze jest to, że ja nie lubię się nudzić, więc ja dla mnie ten nudzę. Film jest męczący, bo ja się w tym momencie nudzę tu. Ja się nie nudzę, to jest dla mnie relaks, coś czego ty nie znasz. Słuchajcie, po ucieczce i odpoczynku Paweł musi mi teraz powiedzieć, jak on się mniej więcej zachowuje, bo wiem, że mówi ciszej, spokojniej, jest trochę taki bez uśmiechu, ale ja nadal nie umiem tego robić. Możesz wstać. Ale ja ciężkie życie, każą mi stawać. Potem dzień to jest twoje, to jest mój tekst. No, to mój tekst. Tak. I teraz mówię, że mnie bolą plecy. Ale bolą mi plecy. Potem tak się zazwyczaj idę sobie zjeść coś takiego cheat, bo stwierdzam, że ten detoks to już mnie odchudził, więc mogę zjeść. Okej, tak. Kawa i słodka przekąska, bo... moją kawę, chodź. Mi się wydaje, że już ten detoks zrobił co miał i ja już jestem chudy. Dokładnie. Ja już jestem chudy, ja już chudam i już tak. Mogę. Filip, co sądzisz? Czemu wygląda się tak samo? Ja dzisiaj jestem Paweł. Możesz się na nie uśmiechać? Że na to jakby... No dobra. Coś robisz? Ja się skończyłem robić ogródek. Ja nie. I zamiatać. Jeść. Tu musi być tak ciemno. Światło jest, typie. Żeby mi się chciało włączyć. Oto. Aż tak. Aż tak to nie wygląda. Dobra, zjadłem coś słodkiego, ale nie mocno słodkiego. No. Więc stąd, generalnie ty byś stąd nie wybrał prawie nic, ale myślę, że Reese's to jest tak. Ale to zabierz, czekaj, weźmiemy to i do kawy to weźmiesz. Tak, masło orzechowe, pyszne, to jest najlepsze, co może być, serio. Jaką kawę ty pijesz? Espresso. Zrobimy nie, espresso. Tak, ja aż tak wolno nie mówię, bo czasem mówię z większą dozą energii. Tak, czasami mi się zdarza, a czasami mi się nie chce. No, wolno plecy. Do espresso koniecznie musi być czarna szklaneczka, filiżaneczka, czy cokolwiek to jest. Nie są te kapsułki czarne. Nie ma ich, ale... Nie ma czarnych kapsułek. To są moje ulubione, innych nie piję, jakby nie. Nie, jeszcze piję czerwone z Passion Napoli. Tak, tak, ale jakby czarna to jest ta najlepsza. No tak, innych się nie powinno pić w ogóle. Fu. Dobra, będziesz pił inny. A w ogóle kawa z mlekiem to nie kawa, tylko to jest jakiś napój mleczny i wynowcasty. Obrzydliwa. Nie, obleśne. Fu. Żenada. Żenada, po prostu żenada. Musisz więcej używać tego słowa. Żenada. Używam tego bardzo dużo. Stała coś taka kapsułkę? Nie, bez że nada. Nie, ale nie aż tak dużo, bo ci dużo ludzi. Nordic Black to no, o. Black to Black. Nie tak, czy jest niebieska, ważne, że nazywa się Black. No i źle zrobiłeś, no, bo ja zazwyczaj wyjmuję wcześniej tam o, się tam kapie. Kawa gotowa. O Jezu, tak daleko te Reese's. Bardziej majestycznie musisz chodzić. Ale nie aż tak, jakbyś był pro. To jak ty chodzisz? Czekaj, zaraz nie. Zrobimy lekcję chodzenia. Teraz kawa. Ja nienawidzę w ogóle espresso, w sensie będąc Pawłem uwielbiam espresso, najlepsze jest espresso, no, ale ja generalnie nie lubię. Z raczkiem w czoło. Teraz mówisz Filipowi, że też chcesz, bo on wziął coś. Filip, też chcesz kawę? Nie. Ostatnie? Ale że nadal. Zrobiłeś inwestory samej ręki, filiżanki i z napisem kafi. Trzeba i jeszcze filtry musisz. Trzeba zrobić teraz ładny ten. Ładnie, no tak pomimo. I ładną czcionkę musisz. I teraz musimy... Dwa rozmiary czcionki. Tak. Ja zrobię trochę nie w stylu Pawła, ale jakby takie, które on by też może zaakceptował. Czarny czcionka. Kawa wypita, nagrać trzeba TikToka. Dobra, Paweł, musisz się przejść chociaż dwa razy, żebym ja zobaczył jak ty chodzisz. Bo ja nie umiem chodzić tak jak ty. Nigdy się nie przyglądałem na to jak chodzi, ale chodzi tak. Słuchaj, to jest chód, żeby się nie zmęczyć, żeby dobrze wyglądać jak idziesz i żeby dojść do celu. Okej. To są dobra, trzy jakby TikTok. Musisz mi wybrać jakiegoś TikToka, ponieważ ja nagrywam bardziej jakieś, nie wiem, takie żywsze. Ty nagrywasz trochę bardziej minimalistyczne, więc musisz mi wybrać TikToka, scenery i ja nagram TikToka na ciebie. Minimalistyczne, minimum ruchu. Tak, więc to moje ulubione układy. Tańce na Pawła nie są proste, bo on wkłada trochę energii, ale nie tak dużo, więc to trzeba dostosować. Ja dozuję, żebym się nie zmęczył, robiąc cztery próby. Kat prawie taki sam jest. Jest za wysoko jednak, ale już mi się nie chce kombinować. Tak bym zrobił. Moja krew, moje dziecko. This is my baby. Dominik robi właśnie 10 podejście do mojego TikToka, czyli widzisz Dominik? Ja się męczę na tych TikTokach, zanim ja to nagram, to jestem zmęczony i muszę znowu robić drzemkę. Wyszło? Nie. Zrobiłeś podstawowy błąd bycia mną. Czemu? Bo ja jakby mi już tak długo nie wychodziło, to bym też rzucił. No wiem, myślę, że rzuciłem, stwierdziłem, że będę mieć przynajmniej TikToka, żeby dodać w związku z filmem. W każdym razie wyszedł TikTok, więc już wam go pokazuję. Pokaż mi. No nie jest to idealnie otworzone, nie umiem być tobą. W każdym razie starałem się. A
To, wiecie jak to wygląda? To wygląda jakbym ja próbował otworzyć ciebie, tylko 5 ruchów później. To właśnie no, ja nie umiem ogarnąć twojego rytmu, bo ja bym to w ogóle inaczej zrobił. A musisz Filip straszyć go też, tak jak nie straszyć. Jednego Pawła jestem w stanie znieść, ale dwóch... Patrz jaka Franca. O matko. Przyjechał jakiś kurier, ale mi się nie chce iść, dać przynieść właśnie. Ja poczekam. Jezu, kto to tak zapakował? Kadasz mi nóż? Nie. Widzieli jak to zapakowali? Ale słuchajcie, przyszła lampka jest taka minimalistyczna, więc będą zdjęcia arcy. Siedle węża. Fuuu, weź to stąd, nie? Wyjdź, bo cię walnę w czoło. Ej, spoko, w sumie to wygląda. Nie, czaszkę. Nie, ja tak nie krzyczę. Wyjdź, bo cię walnę w czoło, wyjdź. Słuchajcie, wiecie, ja piję energetyki, więc czas na energetyka, Paweł też czasami pije. Tylko, że Paweł pije zero. Paweł pije zero, których ja akurat nie lubię, bo smakują totalnie inaczej. Więc nie będę go pić z taką chęcią, ale może to i dobrze, ponieważ Paweł też nie pije ich szybko, tylko Paweł je sączy. Paweł poszedł, więc nie widzi, ale ja wiem, co on robi. Paweł nie biega. To jest właśnie detoks. Słuchajcie, ze względu, iż Paweł, w sensie ja, mam bardzo dużo butów, to zrobimy jakąś układankę z butami, więc idziemy na drogę. Śmierdzi gumoleonem. Weźmiemy jakieś 5 par i zrobimy z nich układankę, taką butową. Drugi. Nie tak, one tak leżały. Jakim cudem, jeżeli on z tej strony nie ma znaczka? Czy drugi ma z tej... ma. Tyle trzeba chodzić. A nie, muszę je założyć. Nie, bez łyżki nie da się. Nie, po prostu się nie da. To jest... nie. Nie wygląda to może tak dobrze jak u Pawła. No nie jest to trochę takie... no ale wiecie, nie da się otworzyć aż tak. W każdym razie Paweł jest bardzo dokładny, więc też staram się tutaj coś poprawiać to i w ogóle. Okej. Okay. Trzeba wynieść buty. Najpierw przerobię zdjęcie. Dobra, przerobiłem zdjęcie. Pasuje mi do feedu, chociaż powiem szczerze, że jakby nie mogło być bardziej artsy. Może nikt nie zauważy, więc wygląda tak zdjęcie. To było wymagające. Trzeba było rozłożyć buty, jeszcze trzeba było je przerobić. W każdym razie teraz dodam zdjęcie, tylko najpierw, bo ja lubię jak jest dużo komentarzy, więc najpierw zrobię live'a. Tak, zrobię takiego krótkiego live'a na Instagramie, jak prawdziwa influencerka. Tylko muszę przygotować tło, bo musi być czysto, ładnie. Zazwyczaj to Dominik mnie straszy i Filip, a teraz ja ich straszę. Najpierw to będzie pokazane, jak robiliście układankę. Gówniaki. Bum! Uwaga, reakcja Pawła na moją układankę. Trochę się starałem, nawet filtry trochę jak twoje. To jest moje zdjęcie. Nie. Zrobiłem je sam przed chwilą, ale było inspiracją twoje. Ej, ale... dobrze zrobiłem, nie? Better niż twoje. Nie better niż moje, bo masz przejarane je. No bo i nie wdzisiłeś podeszwy butów. No nie, ale wiesz, starałem się tak i się jak dobrze. Rozwiązałeś to, ale ładne. Ale starałem się, widzisz? Myślałem, że jest moje, szczerze mówiąc, na początku. Nie, nie, nie było twoje. I'm proud of you. Siemaneczko, ziomeczki. Przeszycone, jak ty żeś mi tu ustawił. Musisz sobie przestawić. Co tam u was? Hej, Ejka. Siemka. Co tu się wydarzyło? Nic się nie wydarzyło. Nie interesuje się, po kocie bardzo. Dokładnie, nie interesuj się. O, Dominik. Nie ma tu Dominika, nadal siedzi. Od razu widać, nie, że on nigdy nie był na moim live'ie. Nie, bo nie, robisz na live'ie. Zaczynam od tego, że muszę wybrać wokalistę, który będzie jakby przyświecał naszemu live'owi i tylko jego muzykę będziemy puszczać. Serio tak robisz? Może nigdy nie wchodziłem na twojego live'a. Pierwszy komentarz, który jest, to wygrywa muzykę. Wow, dobra. To musicie wybrać wykonawcę. I kto wygra, to co? To ta muzyka będzie leciała, tak? No, więc pierwszy komentarz. Jezu, Paweł, co ty inaczej wyglądasz? Asia, cześć Asia. Ja zawsze wyglądam pięknie. Jest, tak mówię. Staram się być Pawłem, ale nie umiem, bo to jest zbyt trudne. Jakby, I'm sorry. Moje życie jest bardzo ciężkie. W sensie, jego życie jest strasznie... jakie? No i koniec po telefonie. No i co zrobiłaś, Franco? Wyjdź. Dobra, koniec. Filip, co zrobisz obiad? Nie ma co. Nie chcę mi zrobić obiadu, to zjem galaretkę. Dieta dietą, ale zasłużyłem, tak? Nagrałem TikToka, zrobiłem zdjęcie, odpisałem na maile. Ile można rzeczy robić dziennie, bez przesady? To jest czas, żeby odpowiedzieć na komentarze, bo ja odpowiadam na wszystkie komentarze, więc spędzę teraz godzinę i nie schodzę na dół, dopóki oni nie zrobią obiadu. Dobra, odpowiedziałem na komentarze, trochę się zdrzemnąłem. Drzemka podczas dnia jest bardzo ważna i sen, wtedy nabieram inspiracji do życia i energii i wszystkiego, więc idę na dół zobaczyć, czy zrobili obiad, bo jest już 15:40. Bo jak człowiek śpi, to jest wypoczęty. A jak człowiek jest wypoczęty, to jest. To jest. Filip śpi, czyli obiadu nie ma. Jest obiad? Nie, idę robić miniaturkę. Ty coś robisz? Skoro ty jesteś mną, to... Nie robię swojej miniaturki. Nie, ty robisz sobie miniaturkę, a ja... A zrobiłeś obiad? A zrobiłeś obiad? A skoro jesteś mną, to możesz zrobić makaron. A skoro jesteś mną, to możesz zrobić ciasto. Ale ja nie jestem tobą. Aha, racja. Dobrze, nada. Słuchajcie, będę robić właśnie spaghetti, które Paweł często robi, w sensie makaron. Pawełowi się nie chce robić, więc... Makaron al pomodoro. Paweł mi mówi, co ja mam robić, a ja robię, więc zaczynamy gotowanie.
Uwaga, obiad gotowy, makaron, coś tam pomidoro, przepisy Pawła. Właśnie to. Także jak chcecie, to sobie zjedzcie. Paweł, czy podoba ci się moje wykonanie? Gdyby tyle doprawiał, byłoby niedobre, ale jest spoko. Ale chamstwo, żenada. Stracisz zaraz głowę, wyrwę ci tchamicę. Słuchajcie, jest wieczór i zapytałem Pawła, Paweł, co jeszcze dzisiaj powinniśmy zrobić? I Paweł mi powiedział, nic. I to, co on robi teraz na górze, to też jest nic. Będzie robić live'a, bo dodaje film, ale ja nie dodaję filmu, więc ja będę oglądać Netflixa. Dobra, słuchajcie, ile można oglądać Netflixa? W sensie, ja nie wiem, ja w końcu dokończyłem swój serial. W ogóle możecie dać znać w komentarzach, co wy lubicie oglądać, bo ja bardzo polubiłem serial The Crown. Jeśli chodzi o Pawła, to nie wiem, co on ogląda wszystko na Netflixie, dopóki mu się nie skończył seriale, więc możecie dać znać w komentarzu, jaki wy lubicie serial. Teraz czas na kąpiel. Użyjemy czarnego szafroku, bo trzeba wziąć kąpiel, więc pójdziemy do Pawła do wanny, bo on ma tam wannę i jakby prysznic odpada, tylko wanna. Jak luksus, to luksus, tak? Albo wanna, albo wcale. Ja nie wiem, co się może dać pod tym. Jeżeli Paweł tak ma codziennie jak ja za chwilę, to współczuję. Dlatego on nigdy nie zdejmuje czapki, jak już ją założy. W sensie mówi, żeby mu nie zdejmować. Spójrzcie, jak to wygląda. O, idę tak się myśl. Paweł powiedział, że używa jakiegoś olejku. O, to chyba ten. Ale pięknie pachnie. O, o wow, mandarynku, taką limonką, jak te. Pomarańcze za mną, więc dajemy tego trochę. Nie wiem ile, więc naleję sobie w to. Czas na kąpiel i do spania. Ja nie będę wam oczywiście pokazywać, jak się kąpię, bo bez przesady, kamera wyjdzie za drzwi. W każdym razie dziękuję wam bardzo za dzisiejszy odcinek. Dajcie znać, jak wam się podobało, co myślicie o dniu Pawła i czy chcecie, żeby Paweł zrobił życie jakby moje u siebie na kanale. Więc jeżeli wbijecie 15 tysięcy łapek w górę, to wtedy pojawi się taki film u Pawła, a jeżeli wbijecie 20 tysięcy łapek w górę, to ja nagram jeszcze, jak żyję jak Filip przez jeden dzień. Dajcie znać, jak wam się podobało i nie mogę się doczekać waszego odzewu. Ale wydaje mi się, że jak wbijecie te 15 tysięcy i Paweł będzie musiał nagrać i jak żyję jako ja, to będzie jego najcięższy dzień w życiu. Naprawdę, bo ja robię o wiele więcej. Ja powiem szczerze, że w dzisiejszym dniu się troszeczkę zanudziłem i czuję się zmęczony tą nudą. Ja nie wiem, jak można tak... W sensie Paweł dużo robi, wiadomo, na komputerze i w ogóle takich biznesowych spraw, ale generalnie robi mało. Naprawdę. Dajcie znać, jakie są wasze odczucia. Ja się w sumie śmiesznie bawiłem. Najbardziej mi się podobała zmiana całego całej stylizacji i tego, że miałem bardzo dużo odpoczynku, co się u mnie nie zdarza, bo ja lubię robić dużo rzeczy i o dziwo się nie męczę przy tym aż tak. W każdym razie życzę wam miłego wieczoru. Widzimy się w kolejnym odcinku na moim kanale. Pa!